Serdecznie witam w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii w Augustowie. Witam serdecznie zaproszonych gości, nauczyciela panią Beatę Arciszewską wraz z klasą piątą Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie. Witam serdecznie domowników, siostrę przełożoną, siostry, a także cały personel Domu Pomocy Społecznej. Dzisiaj są tu przedstawicielki, są siostry zakonne, personel zakonny, a także przedstawicielki personelu świeckiego, personelu działalności podstawowej, a także działu terapeutyczno-opiekuńczego. Witam te wszystkie panie terapeutki, witam panią magister Krystynę Grajewską, psychologa, panie terapeutki różnych działów, a także rehabilitantki, opiekunki. Witam, już witam siostry, ale jeszcze raz siostry odpowiedzialne za grupy, prowadzące poszczególne grupy opiekuńcze w naszym Domu Pomocy Społecznej. Witam też przedstawicielki naszych mieszkanek, dziewcząt mieszkających w naszym domu. Przedstawienie to przedstawia grupa mieszkanek naszego domu i przedstawienie to nosi tytuł Jezus mój Pan i moje ocalenie. Przedstawienie to bierze udział w konkursie ogłoszonym przez Matkę Generalną Janinę Kierstan, urzędującą w Warszawie. Matka ogłosiła konkurs w tym roku 2017, który jest pod hasłem duszpasterskim Idźcie i głoście. I wpisując się w to hasło, matka temat zgłaszanych do konkursu przedstawień podała i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Zapraszamy wszystkich serdecznie na przedstawienie. Tydzień temu chodziłem parę godzin po ulewnym deszczu. Był wieczór. Dla mnie żadnego spojrzenia. Tymczasem co począć z oczekującą niedługo nocą? Co począć z moją nocą? Chodzisz. Słyszałem, jak krzyczałeś. Odbiło ci? Musiałem ciągle grać mocniejszego. Ze strachu przed wszystkim i przed wszystkimi byłem świetnie opancerzony. Zbroja ze stali, ani jednej szczeliny, przez którą można mnie dosięgnąć. Za kogo mnie masz? Za żebraka? Myślisz, że jest mi źle? Sam sobie poradzę. Bo krzyczałeś, życie nie musi być złe. Żyć, co to znaczy? Żyć to kochać. Kochać? Człowieku, seriali się naoglądałeś. Spojrzałbyś realnie na życie. To by ci przeszło. Miłość istnieje. A ty? Kim ty właściwie jesteś? Jestem pasterzem. To mój zawód. I lubię go. Pasterzem? Jakim pasterzem? Jesteś naprawdę dziwny. A twoje stado? Gdzie ono jest? Któregoś dnia zerwała się straszna burza.
stado rozbiegło się. Ojciec powiedział mi: słuchaj, synu, jesteś jeszcze młody, ale nie ma nikogo oprócz ciebie. Odszukaj je wszystkie. Bez ustanku szukam jednej owcy, jednej, jedynej. Miałem wrażenie, że ucieka, ty tylko do niej się zbliża. I co, zostawiłeś resztę stada tak po prostu bez pasterza? Na tej jednej owcy ojcu zależy jak na zienicy oka. Dla niego liczy się tylko ona. Co za cios, gdybym jej nie odnalazł. Jeszcze jej nie odnalazłeś? Ona boi się, że ją odszukam. A ta, której szukasz, jak się nazywa? Dominik. Dominik, ojciec wysłał mnie, abym odnalazł właśnie ciebie. Mnie? Dlaczego właśnie mnie? Ojciec pragnął, abym przyszedł cię uzdrowić. Ilekroć cierpisz, on cierpi razem z tobą. Dziwny jest ten twój ojciec. On jest właśnie taki. Ilekroć cierpisz, on cierpi razem z tobą. A ty? Dlaczego jesteś poraniony? Te rany zadali mi przyjaciele. Przyjaciele? W jaki sposób cię tak skrzywdzili? Pewnego dnia zewali. Ludzie pochwycili mnie i ubiczowali. Przywiązali do drzewa na wzgórzu. Wbili moje ręce gwoździem. Ale tak przywiązany do drzewa i do tego przybity gwoździami powinieneś umrzeć. Tak właśnie się stało. Przyszedłem przyśmieć, lecz w nocy przyszedł ojciec, pochylił się nade mną, wziął mnie za rękę, a ja wstałem. I oto jestem dziś tu, na twojej drodze, żebym... Dominiku, czy zgodzi się, żeby cię przeprowadził z powrotem do ojca? A jeśli się nie zgodzę? Jeśli chcesz, możesz pójść własną drogą. A ja cię właściwie nie znam. Jak ty się w ogóle nazywasz? Jezus. Jezus? A więc to on. Naprawdę on? Jak to możliwe? Zawsze wydawał mi się tak daleki, a teraz jest tak blisko mnie. Proszę, weź ją. Będzie potrzebna ci w drodze. Kiedy się boisz lub płakasz, otwierasz ją i słuchasz. To nie jest książka taka jak inne. Wciąż mówię w niej do każdego. Pozwól, abym każdego dnia mówił przez nią do ciebie. Chcesz do mnie przez nią mówić? Bo góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Jesteś dla mnie bardzo ważny. Nikt nic takiego wcześniej mi nie powiedział. W szkole, w domu wbijano mi do głowy. Jesteś do niczego. Nic nie potrafisz zrobić dobrze. Ja też chcę być dla ciebie ważny. Tak rzadko ludzie uciekają się do mnie. Boją się mnie. A ja z miłości do nich oddałem wszystko, co miałem. Sam chcąc zmienić swoje życie. A tylko ja mogłem im dać szczęście, którego tak pragną i potrzebują. Dominik, chciałbym cię o coś prosić. Przejdźmy razem ponownie drogę twojego życia. Ale co masz na myśli? Pójdź ze mną wszędzie. Tam, gdzie żyłeś, gdzie cierpiałeś, gdzie cię skrzywdzono. Zwariowałeś? Po co? To wszystko jest już skończone.
Po co babrać się w błocie? To przeszłość, ale ona wciąż żyje w tobie. Nie chcę do tego wracać. Potrzebujesz uzdrowienia. Znam twoje życie. Zaufaj mi. To dlaczego nie przekreślić przeszłości? Tutaj, teraz, jednym ruchem ręki. Zapomnieć o wszystkim. Muszę uzdrowić każdą ranę. Tam, gdzie ją zadano. Chodźmy, Dominiku. Najpierw zeszliśmy najgłębiej, do mojego domu, za progiem białochłodem. W domu był krzyk o byle co, a ja miałem być zadowolony, bo miałem co jeść i kasę na drobne wydatki. Żadnego spojrzenia, żadnego uśmiechu. Co to jest? Zupa. Zupa? Zostańcie do mojej pamięci. Mało ci tajemnicz, do czego robić jadła? Potem, jakby w okamgnieniu, bezlitosną wyrazistością, zobaczyłem jeszcze raz wszystkie te chwile, których niszczyłem siebie i innych. Ilu ludzi złamałem, ale nie potrafiłem wydostać się z tego bagna. Sprawiało mi tą dziką przyjemność. Był czas, kiedy nie byłem zdolny do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Szukałem więc odpowiedzi w naukach mojego guru, u instruktora jogi. W jego szkole miałem odkryć moje nieśmiertelne ja. Nastąpiła długa noc inicjacji, w czasie której została mi przekazana tajemna mantra. Miałem ją powtarzać każdego dnia, by otrzymać błogosławieństwo w świecie. Co więcej, nieśmiertelność ciała. Miał to dać mi szczęście, a ja czułem się coraz gorzej. Czułem, że umieram, rozpadam się, pochłania mnie otchłań. Potem wróciliśmy do czasu narkotykowego bagna. Chciałem być kimś, sięgnąłem dna. Chciałem się zabawić, na chwilę odlecieć.
daję ci nowe życie. Możesz zacząć wszystko od nowa, ale już nie sam. Od tej chwili zawsze będę przy tobie. Choć nie będziesz mnie oglądał, zrozumiesz wszystko w swoim czasie. Ale modlitwa za cię ze mną połączy. Ona wskaże ci drogę. Daję ci również moje słowo. Ono będzie cię prowadzić. A poza tym zostawiam ci czas najważniejszego. Wino i chleb. Teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb. Teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb. Zostawiam ci również moją matkę, Maryję. Idziesz ku ziemi, Maryjo, jak srebrzysta gwiazda, oświecająca ciemność nocy, jak światło wschodzącego świtu. Zbliżasz się do nas, przeczysta Pani, jak oczarowanie wiosny, świeżej zieleni gałązek brzozy, czerwieni tulipanów. Ty jesteś pięknem świata, zachwytem ludzkiego serca. Ty jesteś niewysłowioną poezją kosmosu, uwielbieniem anielskich chórów. Ty jesteś dany, Boże Maryjo, przez swoje dłonie przepływają wszystkie łaski Pana się świata. Nasze zbawienie. Ty jesteś nam tak bliska, najbliższa.
Znasz bowiem wszystkie udręki życia, od skrajnego ubóstwa stajni i żłobu, zimna, głodu, wygnania i lęku, wśród osaczenia, aż po najkrwawszy dramat Golgoty. Ty zaznała, Maryjo, całej biedy ludzkiej, prócz grzechu. Niedole nasze sama przeżyłaś, doświadczyłaś, przecierpiałaś i dlatego rozumiesz nas, Matko. Komu na tej ziemi smutno, to się łamie, to muszę. Świętą Matki kochającej, cóż na wszystkie bóle swe. Świętą Matki kochającej, cóż na wszystkie. Zatańczymy taniec kwiatowy.